No siemaneczko wszystkim, to znowu ja, Krzysiu Piec, a w dzisiejszym odcinku będziemy się ścigać, bo to jest Kangurek KO, runda druga i tu się ścigamy, teraz. Jest poziom z wyścigiem i ja szczerze nie pamiętam, jak się zrobiło ten wyścig. Czekajcie, czy jak ja w to uderzę, to mogę zresetować ten wyścig? Dobrze. Czuję, że ten wyścig mogę powtarzać kilka razy. Czy no nie jestem pewny, ale no po prostu sam już nie wiem jak to. Nie wiem jak to się przychodziło. Trzeba było chyba zbierać te po prostu i się nie wywalać za bardzo. No mimo wszystko. No, były to jakieś skróty nawet, ale. Nie wiem czy teraz jestem. I co to jest to na dole? Czym ja robię turbo. Powiem wam tak, że tutaj na dole coś mam. Tutaj na dole coś mam. Jakiś turbo. Ja chcę, żeby on szybciej jechał, no. Może kontrolem albo shiftem. Tych nie próbowałem w sumie. No, spróbuję. Sam nie wiem, no widzicie, że ja mam jakiś ten pasek na dole. Ja nie do końca pamiętam, czy on. Czy on coś pomagał, czy on nie pomagał. Ajdej, te beczki też są w sumie dosyć logiczne, ale. Jestem trzeci. Niby nie ostatni, ale. Myślę. No bo kurde, no. Przegram najwyżej ten wyścig, ale coś mi nie pasuje z tymi. Wiecie, z tym na dole, bo to na dole, to ja powinienem móc umieć wykorzystywać, a poczekajcie, zobaczę, może sterowanie mi coś, sterowanie może mi coś jeszcze podpowie, no bo próbowałem te wszystkie SD, celowanie to jest Alt, Control, spacja. No dobra, no okej, okay, no niby nic tu nie ma, ale no. Może jestem, poczekajcie, może jestem debilem, który. Bo ja zbieram te coś, ale ja wcale nie szybszy nie jestem, ja chyba. Bo ogólnie to ten wyścig ma być dla mnie prostszy, przez to, że mogę chyba używać tego na dole, chyba że to jest moje. Punkty życia, nie wiem. Ale to mi w ogóle nie spada, ani nie rośnie. W styczności spróbuję wyjść z tego wyścigu. No ja już ich nie dogonię raczej, bo ja chyba mam taką prędkość jak oni teraz. A chyba właśnie o to chodzi z tymi boosterami, które zbieram, żebym ja mógł sobie przyspieszyć. Ale nie powinienem przyspieszyć od razu? Tak jak tu, nie wiem, może coś się popsuło. Nie wiem, to jest jeszcze wyścigów, ale no widzicie, że ja raczej na nich już nie mam szans. Mimo, że zbieram je wszystkie. No i się wywaliłem w ten, bo ale to już trudno. Może ja muszę przytrzymać któryś? Na serio? Aha, no dobra. Ej, może mi się uda wygrać. No nie, no raczej nie, no minimalnie za późno się zorientowałem, bo już zaczynam ich doganiać. Fuck, nie wcelowałem, ale dobra. Ale dobra, ale dobra, ale dobra, ale dobra. Może będę chociaż drugi. W sumie to przegryw trochę, że drugi. Tego, byłoby, gdybym ciut wcześniej się ogarnął, to by może był pierwszy i byłoby śmiesznie, no dobra, no. Ale jak to mówią, trudno. Tak myślałem, że coś robi źle, no. Było, ale no jakoś
Nie wiem. Dobra. Spróbuję, w tamto kiedyś trafię, na pewno. Na ostatnim okrążeniu może nie, na tym drugim to spróbuję tam wpaść. Myślę, że to może być dobry pomysł. Tutaj mam chyba skróty takie mocno zaznaczone, żebym nie pominął ich przypadkiem. No i spójrzcie, no dobra, tu nie wcelowałem. Nie wiem, czy nie drugi raz już. Dobra, na drugim okrążeniu spróbuję zrobić tamten trik, z którym miałem problem. A, bo na tej wyskoczni chyba nie mogę przyspieszać, mam takie wrażenie. Tak w ogóle. Myślałem, że ja po prostu... O, widzicie? Nie wiem, czy mi się tu kiedyś udało wskoczyć, szczerze. Jeśli to było takie... nie za fajne do zrobienia. Ale czy to jest jakieś... mega... sam nie wiem, no. Papa. Skróty są... skróty chyba dają najwięcej w sumie, szczerze, w wygrywaniu z nimi. Chociaż ja niby bez tego przyspieszenia to też, bo to przyspieszenie, bo pozwala ich, no wtedy już definitywnie zakończyć sprawę. Bardzo żałuję, że w tym poprzednim wyścigu nie udało mi się dogonić tego ostatniego, bo w sumie to tak niewiele mi brakowało, byłoby śmiesznie, gdybym w połowie chyba się zorientowałem. Będzie też śmiesznie, jeśli przegram, to przez tą rampę. I to jest całkiem prawdopodobne. Bo ostatnio też się w tym momencie mniej więcej zorientowałem. O co z tym chodzi? Muszę wycelować, no dobra. Kruci, no. Chyba już nie mam szans, bo zaczynam się denerwować na ten głupi wyścig, bo już chciałem go skończyć. Czy to jest ostatnie okrążenie? Na miejsca, gotowi, start! Nienawidzę tego poziomu. Autentycznie nienawidzę tego poziomu w tym momencie. Myślałem, że jak byłem mały, to byłem głupi, ale ja widzę, że to po prostu jestem słaby w tym poziom. Nienawidzę tej rampy najbardziej, bo w przeciągu kilku chwil zrobiła mi z miejsca pierwszego na czwarte. Co jest? Przecież to się powinno otworzyć. Czemu się nie otworzyło? Nie rozumiem za bardzo tego, co tu się wydarzyło. Mam nadzieję, że się będzie otwierało normalnie. Jestem zbyt wielkim lamusem. A może ja muszę przez skocznię... W ogóle ja mam wrażenie, że na tym speedzie mogę wjeżdżać chyba w co chcę. Ale nie chcę testować tego, żeby znowu wyskoczyć czwarty. Będę jechał tak jak on tutaj, bo ja mam dosyć, szczerze, tej rampy. Ona jakiejś mega przewagi nie daje, a... znaczy, no coś tam daje raczej, ale no... krócej jest, ale żeby wykonać tą rampę jest zbyt risky. Blisko.
Dobra, ostatnie okrążenie, muszę się skupić. Nie mam zamiaru płynąć koło tej rampy z radzieckiej, z którą najpierw nie umiałem wlecieć, jak wleciałem, to się wywaliłem. Dobra, to też mi się nie udało jakoś świetnie. A tu nie wiem, mi się wydawało, że to się otwierało. Chyba muszę być na odpowiednim miejscu, żeby mi się ten skrót otworzył. Nie wiem, na przykład tylko jak jestem na trzecim, żeby mi dać przewagę. Teraz to już raczej pozamiatane. Się tu przyspieszę. No, udało mi się. W końcu. Chociaż to było dosyć żałosne, muszę przyznać. No, ale jak to mówią, trudno. Bardzo nie lubię tego poziomu. No, ale powiem wam tak, że w tym momencie nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć wam, że dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Kangurek KO, runda druga, gramy z Krzysiem Piec i no i to w sumie to tyle chciałem wam powiedzieć.